I co? Konieczne jest, żeby podlewać wodą przynajmniej od stałą. To nie może być jakaś szczególnie twarda woda. I lejemy sobie wodę delikatnie. No lejemy sobie wodę na podłoże. I jakkolwiek falenopsisy podlewamy dość rzadko, to jeśli już zabieramy się za podlewanie, robimy to porządnie. Trzeba naprawdę porządnie zmoczyć podłoże. To podłoże było lekko wilgotne, ja dlatego nie lałem tej wody zbyt dużo i naprawdę sporo. Naprawdę sporo trzeba tą konkretnie, tak naprawdę porządnie, nie oszczędzać wody, tylko konkretnie podać go tak mocno. I co jeszcze? Bardzo ważna rzecz. Korzenie falenopsisa nie mogą długo stykać się z wodą. Dlatego po 15-20 minutach, jak ta woda, która przecieknie przez podłoże do podstawki, ona powinna, i to koniecznie, naprawdę koniecznie, ta woda powinna być odlana. Nie może, broń Boże, nie może taki storczyk stać w wodzie. O tym nie należy zapominać. Jeśli zapomnimy o tym, może się okazać, że nam po prostu korzenie rośliny zaczną gnić. I często jest, a może to być tak, że właśnie jak zaczną gnić już porządnie, to okaże się, że roślina jest nie do uratowania. Także trzeba o tym pamiętać. Woda powinna być letnia, powinna być przynajmniej odstana, żeby... Ja nie wiem, jak jest w Twoim rejonie, bo w Polsce woda albo jest chlorowana, albo jest ozonowana. Ozon czy chlor powinien po prostu zdążyć odparować i woda powinna zdążyć nabrać temperatury pokojowej. Ja często robię tak, że przygotowuję sobie wcześniej wodę, zwykłą kranówę, prosto z kranu, leję wodę do butli, ona sobie stoi i jest zimna i dolewam po prostu troszkę wrzątku z czajnika i taką letnią wodą podlewam storczyki i to jest bardzo dobre dla nich. Zwłaszcza teraz, w zimowym okresie, kiedy mamy włączone ogrzewanie, powietrze jest wysuszone przez nasze grzejniki. Dlatego dobrze bardzo reagują storczyki na zraszanie. Tak, można, jeśli jest bardzo ciepło, można storczyki zraszać nawet kilkakrotnie w ciągu dnia i one będą szczęśliwe. Jedna rzecz. Nigdy nie wolno robić tego późnym wieczorem. Storczyk Phalaenopsis nie toleruje wody na liściach nocą. Dlatego coś takiego robimy nie wcześniej niż rano, no i nie później niż jakimś wczesnym wieczorem. O tym też trzeba pamiętać. Co jeszcze? Było podlewanie, było o świetle, o wilgotności. O czym jeszcze nie było? Aha, nie było właściwie na temat Twojego konkretnego pytania, bo ty wspomniałaś mi, że no martwisz się, bo twój storczyk gubi pąki. Co może być tego przyczyną? Trudno jest mi ustalić tak konkretnie, dlaczego akurat twój storczyk zgubił pąki kwiatowe. Dlatego, że przyczyn może być wiele i one są różnorakie, bo mogą to być zbyt niskie temperatury, może to być skutek niedostatku światła zimą na przykład, albo przy nagłej zmianie pogody, przeciągi, zmiana miejsca, obecność dymu tytoniowego w powietrzu, albo wyziewów z urządzeń gazowych, te spaliny z kuchenek gazowych, one powodują niestety właśnie opadanie pąków u Phalaenopsisa. Czasem więc no, trudno stwierdzić konkretny powód takiego zachowania, ale właśnie, nie ma powodu do paniki tak długo, aż pęd kwiatostanowy będzie żywy, będzie zdrowy, będzie zielony. Może nie mieć w ogóle pąków, a jednak on potrafi odradzać się tak jak ten i ten pęd kwiatostanowy ma już 3 lata, 3 sezony i to jest właśnie druga boczna, czyli trzecia w ogóle odnóżka, która właśnie zbiera się do kwitnienia i będzie miała sporo, jak zwykle, bo ten storczyk już mi kwitł wielokrotnie, będzie miała sporo pięknych, dużych jak moja łapa
śnieżne u białych wspaniałych kwiatów. Także co, na koniec nie martw się, powodzenia i no i co, i wiele radości z kwitnącego soczyka. On prędzej czy później naprawdę zakwitnie. Także nie martw się, będzie dobrze. Pa, pa.